Polscy Muzycy. Audycję prowadzi Zjawa Blues. Rzeczywistość daje znać o sobie. I nie możesz już spokojnie spać. Atakuje całej swej ozdobie. A ty musisz dobrą minę grać. Kiedy cierpisz na niezrozumienie, myślisz, jeden sam to znasz. Weź się w garść, jak to irytuje ciebie. Ale ja więcej czasu. Odrzuć to, co mąci wzrok. Aż poczujesz, może nie od razu, że już lżejszy każdy krok. Thank you.
Dobry wieczór, dobry wieczór. 15 stycznia 2022 roku, sobota. A to znak, że będą polscy muzycy. Tak pięknie przywitała nas utworem Ostrość widzenia, bohaterka dzisiejszej audycji. Ale zanim o niej i zanim przypomnienie poprzedniej, to przypominam o czymś innym i zapraszam wszystkich. 30 stycznia Radio Ty i Ja po raz 13 gra w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Bądźcie z nami w tym dniu, nie zostawiajcie nas samych, cała Polska będzie grała. Pokażmy, że potrafimy być razem. Pamiętajcie, 30 stycznia. Od 30 lat wytrwale gramy dla ratowania życia wszystkich Polaków. 3 miliony wolontariuszy grało i gra dla nas na całym świecie. Zebrane 1,5 miliarda złotych i zakupione 67 300 urządzeń medycznych. Miliony wzruszeń i ogrom radości z udzielanej pomocy. O tym wszystkim będziemy mówili 30 stycznia podczas 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oj się będzie działo! Oglądaj w TVN, TTV i TVN24. Tak właśnie, moi drodzy, będzie się działo 30 stycznia. Dziękujemy wszystkim muzykom, którzy przesyłali zdjęcia płyt na licytację. Dziękujemy wszystkim słuchaczom, którzy oddali fanty na licytację. Bądźcie kochani 30 stycznia z nami. A ja witam wszystkich słuchaczy. Witam Anię, witam Zosię, witam Koziołka. Wszyscy witają również słuchaczy radia Ty i Ja. Zanim opowiemy o tej przecudnej dziewczynie, która jest bohaterką dzisiejszej audycji, przypomnimy sobie, jak to było tydzień temu. A tydzień temu, moi drodzy, gościem audycji były równie piękne trzy dziewczyny. Wieża Bajzel. Miruna, Kasia i Ola. A jak śpiewają, jak grają te dziewczyny? Posłuchajcie. Nie mówi w dom, nie wozią na ogniem.
polskiej krainie. Ty by może ci tych reguł zginiesz. Język odmian zasad i wyjątków. Zacznijmy może od początku. Od początku. Czy widzisz tutaj pokrewieństwo i znakomite podobieństwo, że język tak skomplikowany kraj tworzy również sfiksowany. Sfiksowany. W głowach mamy zapisane permanentne kombinowanie. Nic nie napiszesz bez słownika, nic nie załatwisz bez prawnika. Nie, 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 nie. Urzędy głowy pod nogami, jak pisać jest przymiotnikami. Absurdy pełne polskie prawo. Czy płaczasz, czy też włączasz radio? Kaczyk masz. Chcesz dobry być, podlegasz karze. U na oby mieniasz w kantorze. Choć masz magistra, wchodzisz w kanał. CHCH do wuja pana. Komu czemu? On się ciśni niemu. Kogo co? On się ciśni nią. Z kim? Z tym? On się ciśni nim. O kim? O czym? On się ciśni nią czym? O patrz! On się ciśni niacz. O patrz! On się ciśni niacz. Konstytucję napisało. Tak, moi drodzy, tydzień temu śpiewała Wieża Bajzel, trzy dziewczyny, Miruna, Kasia i Ola. Ole Siemieniuk bardzo dobrze znacie. A ja witam Krzysia, bardzo się cieszę, że jesteś pomimo choroby. Witam Janka, który już deklaruje, że lubi dzisiejszą bohaterkę. I witam redaktora Sławka Turkowskiego. Nie, panie redaktorze, tak nie śpiewa Marta, tak śpiewa Wieża Bajzel. No i cóż, moi drodzy, teraz będzie o naszej bohaterce, Marta Szewkę. Piękna dziewczyna, młoda dziewczyna, o wielu talentach, nie tylko muzycznych, która ma dobrze poukładane w głowie i dobrze wie, czego chce. Marta już się z nami przywitała, wita wszystkich słuchaczy, cieszę się, Marto, że jesteś z nami. No to co, posłuchamy, Marto, jak śpiewasz dwa utwory jako przedsmak rozmowy z Martą. It's funny how the distance can make you feel close. And the things you lost are the things you want the most. The weather's fine here with the perfect shade of blue. I guess that's why I've been thinking of you. So I call you up just to tell you why I left you and say goodbye.
Właśnie śpiewa Marta Szepkę. Ja witam nasz zaprzyjaźniony zespół Bez Grzytu w osobie Hani i Jacka. Witajcie kochani. I przypominam przy okazji, że macie 3 komunikatory, żeby tutaj pisać komentarze. Pierwszy to GG radiowe o numerze 16 756 01. Panel pozdrowień na stronie głównej radia. Możecie tam kliknąć w zakładkę, wpisać swoje imię i treść komentarza czy pozdrowień. I wreszcie strona na Facebooku Iwona Gra Naszych. Marta Szewkę. Młoda, niezwykle utalentowana i bardzo, bardzo obiecująca wokalistka, muzyk, wykształcony muzyk. No i mądra w różnych dziedzinach, nie tylko muzycznych, o czym się zaraz przekonacie. Marta Szepkę ma przed sobą fajną muzyczną przyszłość, żeby tylko chcieli ją grać, żeby chcieli tylko o niej mówić. Ale ja już nie będę przedłużała. Przed wami w rozmowie ze mną Marta Szepkę. Zapraszam. Hey!
Dzień dobry, gościem specjalnym dzisiejszej audycji Polscy Muzycy jest wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, pedagog, trenerka emisji Głosu i Śpiewu i wreszcie inżynier, magister inżynier budownictwa Marta Szepkę. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło, ogromnie mi miło wręcz. Ja bardzo się cieszę na to spotkanie i bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie Tobie, Iwonko. Nie za dużo tego. Czego? No tego, tych zawodów, nie wiem jak to nazwać. Najważniejsze jest to, że zajmuję się muzyką i myślę, że w tym się wszystko zamyka. No właśnie, więc zacznijmy od początku. Powiedz mi, Marta, czy w twoim domu rodzinnym były jakieś tradycje muzyczne? Powiem tak, jeśli chodzi o moich rodziców, to zupełnie nie. Natomiast pokolenie wyżej, czyli moja babcia, mój dziadek, rodzeństwo mojej babci, jak najbardziej, bardzo muzykalni, wszyscy grający. Babcia pięknie śpiewała, śpiewa zresztą do dziś, grała na pianinie. Natomiast akordeon to był taki instrument. No pięknie, no to jest tak niedoceniany instrument. Ojej. Mój dziadek grał tanga piękne na akordeonie, czego ja niestety nie pamiętam, bo byłam zbyt mała. Dziadek zmarł, jak miałam 7 lat, natomiast no pod koniec życia już raczej nie grał, więc nie załapałam się po prostu na to, ale z opowieści mojej mamy wynika, że grał piękne tanga i rodzeństwo właśnie mojej babci bardzo muzykalne, wszyscy amatorsko grali, wiem, że nawet perkusja gdzieś tam się przewinęła. No ale ten akordeon to już cię kocham i tą rodzinę, to naprawdę bardzo, bardzo lubię. No dobrze, no i czego słuchano wtedy w twoim domu? Słuchano w ogóle jakiejś muzyki? Tak, jak najbardziej. Moja mama zaszczepiła mi miłość do Tiny Turner. Moja mama uwielbiała Leonarda Cohena, uwielbiała Manam, Corę. Mój tata zresztą też, mój tata Pink Floyd, takie klimaty. No i też muzyka klasyczna pojawiała się u mnie w domu. Natomiast jakby myślę, że w tej Tinie mogę się doszukać korzeni bluesowych. Także tak. Tutaj ta Tina była obecna w moim domu i pokochałam ją całym sercem i kocham do dziś. No proszę, to tego o tobie nie wiedziałam. Zresztą w ogóle jest bardzo trudno zdobyć jakiekolwiek informacji o Marcie. To piękna, młoda kobieta. No i jak to było? Kiedy po raz pierwszy zainteresowała cię muzyka? Szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że jakoś tak od najmłodszych lat, ponieważ zawsze moja babcia śpiewała, śpiewaliśmy w domu, czy to kolędy, czy jakieś piosenki z babcią, na głosy nawet śpiewałyśmy, babcia mnie uczyła, jakby to dorobić jakiś tam drugi głos. Z moją ciocią też pamiętam, śpiewałyśmy na głosy jakieś piosenki, więc gdzieś tam to od zawsze było obecne. Potem jakoś, nie wiem, w wieku 7 czy 8 lat mama zapisała mnie z tatą na pianino. Mm-hmm. Chodziłam prywatnie na lekcje pianina. Potem okazało się, że w zasadzie to na tym pianinie to prywatnym już się nudzę, więc powinnam iść do szkoły muzycznej. I tak właśnie trafiłam do szkoły muzycznej. Pamiętam, że tam były egzaminy, zdałam te egzaminy, bardzo fajnie mi poszło. I skończyłam ten pierwszy stopień szkoły muzycznej na fortepianie. Myślę, że poszłabym dalej, bo takie były moje plany, żeby iść potem na drugi stopień i potem na Akademię Muzyczną na fortepian. Tyle, że niestety bardzo wiele zależy od nauczyciela. Ja nie miałam tego szczęścia trafić na dobrego nauczyciela. Niestety zostałam zniechęcona skutecznie do podjęcia nauki w drugim etapie, czyli na tym drugim stopniu. Po prostu zrobiłam sobie przerwę od grania na kilka ładnych lat. Na szczęście później się trochę nawróciłam. Wróciłam na pewno do muzyki przez śpiewanie i potem wrócił też naturalnie ten instrument. Potem
potem zdałam na Akademię Muzyczną i od tej pory już jestem nierozłączna i ze śpiewem, i z fortepianem. Do tego wrócimy, ale ja właśnie jestem ciekawa, bo 7-letnie dziecko to przecież no, ma jakieś inne zainteresowania, pragnie to dzieciństwo, więc zupełnie inne, a przecież taka szkoła muzyczna, czy nawet ognisko muzyczne wymaga wielu godzin ćwiczeń. Czy ciebie to nie zniechęcało? Lubiłaś to robić? Jak poszłam do szkoły muzycznej, byłam już trochę starsza, miałam lat, nie wiem, 11 bądź 12, więc już byłam, już trochę w głowie było bardziej ułożone niż u 8-latka, czy tam 7-latka. To było wtedy w ramach zabawy bardziej, myślę, że to były takie, te pierwsze lekcje to było bardziej zabawowe, żeby pani na pewno nie chciała mnie zniechęcić, natomiast później to już się właśnie przerodziło w jakieś takie poważniejsze utwory, bo już po prostu więcej umiałam, to przyszło naturalnie. Nie ćwiczyłam wtedy jakoś strasznie dużo, natomiast faktycznie w szkole muzycznej, jak już musiałam ćwiczyć, to pamiętam, że nieraz rodzice faktycznie musieli mnie troszkę motywować, bo niekoniecznie się chciało grać też modne gamy, też modne pasaże, ale jestem im za to bardzo wdzięczna, ponieważ te okrutne gamy i pasaże, tak znienawidzone za dzieciaka, teraz bardzo mi dużo dają. Widzę jako muzyk teraz w dorosłym życiu, jak wiele po prostu rzeczy muzycznie szybciej widzę, szybciej rozumiem i szybciej słyszę dzięki temu, że wypracowałam te okrutne, żmudne rzeczy za dzieciaka. Powiedz mi jeszcze, Martusiu, czy miałaś już wtedy jakieś osiągnięcia, czy były jakieś konkursy, czy były jakieś nagrody? Nie, zupełnie. Nigdzie jakoś tam się nie zgłaszałam jako pianistka, wtedy w ogóle śpiew to był taki zupełnie gdzieś tam pobocznie. To pianino było na pierwszym miejscu, ale to nie było na takiej zasadzie, że byłam mega geniuszem fortepianu i wirtuozem i raczej nie udzielałam się. Ale tylko to pianino nie ciągnęło cię do innych instrumentów? No przyznam, że faktycznie chyba nie, bo tak zakochałam się w tym pianinie, że marzyłam o tym, żeby wygrać konkurs chopinowski, na tym się skupiłam. To jest moje marzenie z dzieciństwa, które zapamiętałam, żeby wygrać konkurs chopinowski. Niestety nie zrealizuję go nigdy. Nie wiadomo, nie mów karta, nigdy nie mów nigdy. To są tylko żmudne ćwiczenia, moja droga. Ale myślę, że nie ma tego złego. No dobrze. No i szkoła podstawowa. Czy były jakieś zespoły z jakimiś małymi muzykami się spotykałaś, graliście wspólnie, czy raczej to dalej było tylko to pianino? Zupełnie nie, tylko właśnie w szkole muzycznej był chór, natomiast zespół nie. No ja byłam pianistką, więc do żadnej orkiestry też nie przynależyłam, bo pianino no to jest instrument solowy, skrzypkowie mają orkiestry i zespoły i tak dalej, czy inne instrumenty, czy tępe, czy smyczkowe. Natomiast pianiści na pewno na pierwszym stopniu nie mieli takich możliwości. I amatorsko nigdzie też. No to wszystko było po prostu tak dla przyjemności. Nie traktowałam tego jakoś tak strasznie poważnie, żeby właśnie robić coś więcej z tym. Byłam tak skupiona na tym, żeby po prostu zrobić to, co mam zrobić z lekcji na lekcję i starałam się jakoś rozwijać przez to. Natomiast no właśnie to moje marzenie o tym, żeby to było na poważnie, zostało troszkę zniszczone przez tą nieszczęsną panią, która jakoś nie miała serca chyba już do nauki. Była to starsza osoba, która zdaje się, że wybierała się na emeryturę, więc chyba odliczała dni do tej emerytury i tak czułam, że niekoniecznie się dobrze dogaduje. No dobrze, a nauczyciele cię w szkole nie wykorzystywali, wiesz, jak to jest, akademie, apele, jakieś inne. A to tak, faktycznie. Śpiewałam na jakichś akademiach, szkolnych grałam, tak, to się jak najbardziej zdarzało, faktycznie. Pomogło to w edukacji. Kiedyś, gdy był młody, marzył o miłości.
miłości, ale zmienił zdanie. Tak już będzie prościej, stwierdzi. Będzie dużo prościej żyć po swojemu, na swoich zasadach. Nie wpuszczać nikogo do swojego świata. Tak chciał, tego właśnie chciał. Nie wierzył wtedy, że kochać przecież ludzka rzecz. Nie wierzył wtedy, że kochać ludzka rzecz. Nie wierzył wtedy, że kochać przecież ludzka rzecz. Nie wierzył wtedy, że kochać ludzka rzecz. Jednak przyznać musiał, że coś mu doskwiera. Chyba ten nieznośny, zwykły brak zmartwienia. Uznał, to ten brak zmartwienia. Zmartwił się zatem całkiem na poważnie. Może by tak z kimś, może byłoby raźniej. Myślał, pewnie byłoby raźniej. Przypomniał sobie, że kochać przecież ludzka rzecz. Przypomniał sobie, że kochać ludzka rzecz. Przypomniał sobie, że kochać przecież ludzka rzecz. Przypomniał sobie, że kochać ludzka rzecz. Pierdołowatości postanowił definitywnie. Aż któregoś dnia, gdy grał na ulicy, ona stała zasłuchana, a zapomniał o swej obietnicy. Już wiedział o tym, że kochać przecież ludzka rzecz. Już wiedział rzecz. Już wiedział o tym, że kochać przecież ludzka rzecz. Już wiedział o tym, że kochać. Na pewno dawało takie poczucie, że fajnie jest występować, że fajnie jest się pokazywać, że fajnie jest dostać brawa, że to jest przyjemne, że robię coś takiego fajnego, innego niż może większość rówieśników i że to, że lubię to, że te występy są właśnie fajne, że dobrze się w tym czuję, dobrze się czuję na scenie. O. A traktowali cię ulgowo nauczyciele w związku z tym? Tylko od muzyki. Tylko od muzyki. Bo Marta, szefkę była grzecznym dzieckiem w podstawówce, tak? Ułożoną no, dziewczynką. Tak, taka wzorowa byłam zawsze, tak. Oj, no dobra, to idźmy dalej, będzie szkoła średnia. Nuda, idźmy dalej, bo nuda. No bardzo wielka, idźmy dalej, szkoła średnia. Coś się wydarzyło podczas tej edukacji. Chodziłaś do liceum zapewne, tak? Chodziłam do liceum i tutaj jakby w tym czasie ta muzyka zniknęła. Pojawiła się gdzieś w klasie maturalnej, zaczęłam z powrotem śpiewać. To był czas, kiedy faktycznie zaczęłam, tak gdzieś w połowie tej klasy maturalnej wróciłam do śpiewania, do takiego poczucia, że muzyka jest dla mnie czymś fajnym, a zapomnianym przez chwilę. A dlaczego zapomnianym? Właśnie Marta, dlaczego zapomniałaś? Bo skupiłam się na innych sprawach, miałam już inne plany, już nie chciałam wcale być tym muzykiem, bo już na ten drugi stopień szkoły muzycznej nie poszłam. Poszłam do klasy w ogóle, do biochem, bo chciałam zostać przez chwilę lekarzem, przez chwilę farmaceutą. Mi się generalnie zmieniało co chwila.
ciężko mi było jakoś w tym liceum, bo potem zmieniłam klasę ostatecznie na politechniczną, czyli miałam rozszerzoną matematykę, fizykę, chemię i informatykę. To już cię podziwiam, już cię podziwiam. Tak, i skupiłam się na tym, żeby dostać się na architekturę, bo tak mi się plany zmieniły w połowie liceum. Zmieniłam ten profil, chciałam iść na architekturę, chodziłam też na jakiś rysunek. Czyli pięknie rysujesz, Marta, z tego mniemam, tak? No właśnie, jak nie, to już nie dostałam. chyba niedostatecznie pięknie. No widzisz, to witaj w klubie, bo ja się na reżyserię 3 razy też nie dostałam. Ale powiem ci tak, to ich strata, nie nasza, tylko ich. Dokładnie, ja też tak myślę. Ja potem wychodzę z założenia takiego, tak miałam być, że nie miałam się dostać na tą architekturę, bo może na tej architekturze spełniałabym się jakoś artystycznie i nie szukałabym już spełnienia w muzyce, a tak ciągle mi czegoś brakowało i tęskniłam za tym, żeby jakoś artystycznie się rozwijać, spełniać i coś ze sobą robić i wróciłam dzięki temu do tej muzyki. No właśnie, bo musiał być chyba jakiś taki impuls, który raptem powiedział, no Marta, koniec tego, siadamy, gramy, śpiewamy. Było coś takiego. No coś powodowało, że jednak wróciło. Czy to jakieś zdarzenie, czy jakaś osoba, czy nie wiem, no twoje przemyślenia? To generalnie było tak, że jak nie dostałam się na architekturę, poszłam na budownictwo, bo pomyślałam, że to może w jakiś sposób jest pokrewne, a jednak cały czas te konstrukcje, to wszystko mnie interesowało w jakiś sposób. I na tym budownictwie byłam bardzo porządna, bardzo tam podchodziłam poważnie do sprawy, ale co semestr marudziłam moim kolegom z roku, że właściwie nie wiem, co ja tu robię. Że ja się strasznie męczę, że ja... Co zaczynał się semestr, było to samo. I mówiłam, o matko, marudziłam, narzekałam, jęczałam, o Jezu, jak ja się tu męczę, o mamo, jak ja tu nie chcę być, co ja tu robię w ogóle. I cały czas jakby zastanawiałam się, co innego mogę robić w życiu niż to budownictwo. Skończyłam je z bardzo dobrym wynikiem i generalnie każdy ten semestr zaczynałam jęcząc, ale kończyłam naprawdę dumna z siebie, bo dobrze mi szło. Natomiast no, cały czas wiedziałam, że to nie jest to, co ja chcę robić w życiu, ale grzecznie skończyłam budownictwo, tak jak przedstawiłaś mnie, jestem faktycznie magistrem, inżynierem budownictwa. Nawet miałam takie epizody pracy w tym zawodzie. Czyli dom potrafisz zbudować i zaprojektować, tak? Znaczy zbudować to może niekoniecznie, myślę, że potrzebowałabym pomocy. Natomiast projektowałam bardzo różne konstrukcje w ciągu tych 5 lat studiów. Od dróg począwszy przez budynki wielorodzinne, po mosty i budowle hydrotechniczne, także już nie chcę zanudzać, ale faktycznie przeszłam przez to wszystko. To było bardzo interesujące. Naprawdę fajnie mnie to w ogóle rozwinęło, przyznam, bo jednak umysł ścisły bardzo się rozwija właśnie myśląc konstrukcyjnie, inżyniersko, dużo matematyki, dużo mechaniki, to wszystko bardzo rozwija, a to dało mi bardzo dużo owoców, jeśli chodzi o muzykę, o tworzenie, o słyszenie, o widzenie pewnych schematów, bo muzyka to naprawdę matematyka, ja to widzę i to właśnie jakby dzięki tym studiom. Przyznam, że po studiach tak mocno ścisłych, jak wróciłam do grania, wróciłam do czytania nut, o wiele szybciej czytałam te nuty. To było niesamowite, ale faktycznie widziałam, że o wiele szybciej zauważam pewne rzeczy, pewne schematy w tych nutach i moje półkule lepiej ze sobą współpracują, bo po prostu rozwinęłam je bardziej. Ale mimo tego, że ma bardzo dużą wyobraźnię, potrafię sobie dużo rzeczy wyobrazić, to nie mogę sobie wyobrazić, żeby tak subtelna dziewczyna jak Marta była magistrem, inżynierem budownictwa, a już to, co powiedziałeś, że to było fascynujące, to w ogóle jest poza moją wyobraźnią. Ale dobrze, jeżeli tak... Zaskakiwać. No, zaskakujesz. No dobrze.
A czy na tych studiach już związałaś się muzycznie z jakimiś ludźmi? Gdzieś grałaś? Tak. Całe studia rozwijałam się muzycznie. Najpierw w ogóle zaczęłam od śpiewania w Scholi Franciszkańskiej. Tam to była naprawdę fantastyczna schola, bo było mnóstwo młodych ludzi. To nie była schola dziecięca, tylko to była młodzieżowa, studencka plus absolwenci, czyli generalnie tak 18 plus 30-stoparolatkowie, także wszyscy już też trochę doświadczeni muzycznie. Dużo instrumentów, dużo głosów, śpiewaliśmy właśnie na głosy. To było bardzo fajne doświadczenie, bardzo rozwijało tak harmonicznie, harmoniczny słuch i właśnie wokalnie oczywiście też. Poza tym zaczęłam brać lekcje śpiewu, ponieważ właśnie na trzecim roku będąc tego budownictwa stwierdziłam, że dobrze, ja skończę to budownictwo, ale ja potem chcę iść na Akademię Muzyczną, bo ja już wiem, że ja chcę wrócić do muzyki i zostać tym muzykiem. Także z tego narzekania wyszła jakaś taka konkretna myśl, konkretny plan. Tylko wiedziałam, że potrzebuję trochę czasu, żeby się do tego przygotować, że z marszu nie ma co, że trzeba się przygotować i faktycznie rozwijałam się wokalnie chodząc na lekcje śpiewu i jeszcze pojawił się taki fajny zespół wokalny, z którym śpiewałam klimaty takie gospelowe, także to był kwartet wokalny, śpiewałyśmy właśnie na głosy, śpiewałyśmy przede wszystkim właśnie utwory gospelowe i to było bardzo fajne doświadczenie. To znaczy to były same dziewczyny, tak? Z tego, to co... były same, znaczy przez chwilę był tam jeden chłopak, ale generalnie skończyłyśmy jako żeński kwartet wokalny. No, a pamiętasz skład tego zespołu? Potrafisz nam tutaj nazwiska podać? Tak jak najbardziej. Nazywałyśmy się Black Sound w tym naszym kwartecie śpiewała, to była założycielka Arleta Rusiecka, wokalistka i też trenerka wokalna, Krystyna Durys, która obecnie jest, poszła w jazz i śpiewa fantastycznie jazzowe standardy, oraz Joanna Chęcińska, która obecnie zajmuje się śpiewem białym i ma swój zespół Emigra, w którym śpiewa właśnie takie pieśni z całego świata, gra na flecie i to jest naprawdę fantastyczna muzyka. Także cztery nasze głosy, każda poszła w inną stronę. Że pod jednym, ba, tym samym słońcem żyje tak wielkich ludzi, tak wielu, że też im wszystkim wystarcza tlenu. A ziemia gdzieś mieści wszystkie te postaci, z takim gabarytem można głowę stracić. Gdy pod nogami przeszkód czai się bez liku, łatwo się potknąć o zwykłych śmiertelników. Wysokie ma o sobie mniemanie, jego domeną porównywanie do samokrytyki nieskory. Przydałaby się lekcja pokory. Atencję swą tylko nielicznym rozdają, tym co podziwem swym ich dokarmiają. Samozachwyt nie zaspokaja ich głodu, rozumy wszelkie zjedli już za młodu. A zmysły im biednym figle płatają, nie poznają, nie usłyszą, nie zauważają. Trwają w przekonaniu, że są najważniejsi. Będzie dramat, gdy się wydarzy, istnieją więksi. Wysokie ma o sobie mniemanie, jego domeną porównywanie do samokrytyki nie jest skory. Przydałaby się lekcja pokory.
innych ludzi. Dlaczego rozstałyście się? Dlaczego przestał istnieć zespół? Jakoś tak chyba, nie wiem, naturalnie to się chyba rozwiązało. Ja przede wszystkim mieszkałam wtedy w Trójmieście, a potem poszłam na Akademię Muzyczną do Bydgoszczy, więc już siłą rzeczy... Odległość, tak? Tak, tak, odległość, ale jakoś tak się to chyba naturalnie rozwiązało, chyba każda miała jakieś inne plany. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak to wyszło, ale u mnie na pewno chodziło o to, że ja po prostu zmieniam miasto. No dobrze, zmieniłaś to miasto i co? I co było dalej muzycznie? Po pierwsze, zakochałam się w Bydgoszczy. Strasznie mi się spodobała Bydgoszcz. Wszyscy narzekają na Bydgoszcz, mówią, że to Brzydgoszcz. Znaczy wszyscy. Dużo o takich opinii słyszałam. Natomiast ja absolutnie odkryłam Bydgoszcz i to jest tak piękne miasto, cudowne miasto, fantastyczny klimat. Bardzo mi się cudownie tam mieszkało. Ja jestem generalnie gdynianką z importu obecnie. Mieszkam w Gdyni i kocham Gdynię. Natomiast Bydgoszcz wspominam równie ciepło, ale to tak już poza muzycznie mówię. Natomiast muzycznie, jeśli chodzi o Bydgoszcz, no to właśnie Akademia Muzyczna mnie tam sprowadziła. I na trzecim roku będąc zaczęłam współpracę z zespołem Tortilla, toruńskim zespołem. A jak się poznaliście? Tu Bydgoszcz, a tu Toruń, jak się poznaliście? Poznaliśmy się w ten sposób, że fantastyczny pan nauczyciel z Akademii Muzycznej, pan Karol Szymanowski, zresztą fantastyczne nazwisko, natomiast nie jest to pan związany z muzyką klasyczną. No ale nazwisko zobowiązuje. Czyli, tak, nazwisko zobowiązuje, to jest fantastyczny wibrafonista, jazzman. Pan Karol Szymanowski prowadził zajęcia z improwizacji jazzowej, na które chodziłam, i któregoś dnia
Mijaliśmy się na ulicy, po prostu minęliśmy się gdzieś tam na pasach i pan Karol mnie zaczepił i zapytał, czy nie chciałabym myślę, że doznał takiego olśnienia, o, wokalistka, możliwe, że to było w ten sposób. I pan Karol zapytał, czy nie chciałabym pośpiewać trochę bluesa, bo jego znajomy szuka wokalistki do zespołu, ponieważ dotychczasowa właśnie odchodziła. No i tak to się zaczęło. Pomyślałam, dlaczego nie. Z bluesem nie miałam zbyt wiele wspólnego do tamtej pory, więc było to dla mnie nowe wyzwania, a ja lubię wyzwania. No i tak to się zaczęło. Przyszłam na próbę. Spodobało się mnie, spodobałam się ja. I tak jakoś się zaczęło. A blues też ci się spodobał? Oj, bardzo, bardzo. Gdyby mi się nie spodobał, to myślę, że rozstałabym się z nim, a tak jednak w tym bluesie trwam. No to jest drugi powód, dla którego cię kocham, moja droga. No dobra, no dobrze. Przedstaw skład Tortilli w takim razie w tamtym okresie oczywiście. No oczywiście lider, gitarzysta, założyciel Maurycy Męczek-Kalski. Fantastyczny harmonikarz Dawid Rydra, cudowny harmonikarz i przy tym również trębacz Samołuk, ale na tej harmonijce to było po prostu, och, cudownie go wspominam, to było, dla mnie Dawid jest po prostu wirtuozem harmonijki i naprawdę słuchać jego solówek to była dla mnie olbrzymia przyjemność. Tomek Przymorski na gitarze basowej, fantastyczny, ciepły człowiek. Jeśli chodzi o perkusję, no to ten skład się zmieniał. Jak przyszłam do Tortilli, na pierwszej bądź jeszcze drugiej próbie był poprzedni perkusista, nie pamiętam nazwiska za dobrze, ponieważ on razem z tą wokalistką po prostu odszedł i wraz ze mną pojawił się nowy perkusista, którego zresztą ja zaprosiłam do zespołu, Wojtek Szachnowski, kolega z Akademii. Po Wojtku Szachnowskim pojawił się Patryk Dolepski, którego sprowadził też właśnie Wojtek, odchodząc ze zespołu. Także Patryk, również kolega z Akademii. Patryk Dolepski grał z nami chyba dwa. Ja grałam w Tortilli 3 lata pełne, bo od stycznia do grudnia, więc dokładnie 3 lata wyszły. Wojtek grał bodajże rok, Patryk prawdopodobnie 2 lata, ale nie chcę źle powiedzieć, możliwe, że to było po 1,5. W każdym razie Wojtek i Patryk, fantastyczne chłopaki i doskonale, znaczy fantastycznie ich wspominam. Sami faceci i Marta, szef Sami Niemiecy. Faceci, ja, tak. Tak, również jeszcze 6. oficjalny członek Maciek, który był naszym kierowcą. Dawałaś sobie radę. Dawałaś sobie radę z facetami, wiesz, z nimi to trudno czasami dojść do porozumienia. Ile lat grałaś, śpiewałaś w Tortilli? Tak jak wspomniałam, 3 lata właśnie, od stycznia to był 2013 bodajże do grudnia 2015, także do końca roku. No a dlaczego później Tortilli już nie było w twoim życiu? Skończyłam studia w Bydgoszczy, wróciłam do Trójmiasta i stwierdziłam, że już będzie ciężej dojeżdżać do Torunia, żeby z Torunia ruszać dalej w trasę, ponieważ jeździliśmy w trasy po całej Polsce, często daleko gdzieś na południe, także no, byłoby to dość uciążliwe. Poza tym chciałam też zamknąć pewien rozdział w moim życiu, chciałam po prostu coś zmienić też, bo fantastyczne były te 3 lata, mnóstwo się nauczyłam też o bluesie przede wszystkim, zdobyłam dużo doświadczenia scenicznego, graliśmy na fantastycznych festiwalach, fantastycznych miejscach i super klubach, także no mnóstwo tych koncertów było. No właśnie chciałam zapytać o te festiwale, o te nagrody jakieś, które wtedy z Tortillą zdobywaliście, jakie to były festiwale? Nagród nie zdobywaliśmy, jeździliśmy już jako
oczywiście, bo Tortilla była już dość utytułowanym zespołem z dużym stażem, chyba około 20-letnim. Dużo płyt na swoim koncie już wtedy mieli. Wiem, że byli laureatami Rawy. Tylko nie wstyd się przyznać, ale nie wiem z którego roku. Ale wiem, że to było jakby dawno, dawno, o wiele wcześniej, bo mnóstwo wokalistów się przewinęło przez Tortillę. Także z jednym z tych wokalistów zdobyli znaczy wygrali Rawę Blues. Natomiast my po prostu jeździliśmy już jako goście na różne festiwale. Byliśmy na Galicji Blues Festival, graliśmy też na Kometa Jazz Festival w Słupsku. To było fantastyczne przeżycie, bo jest na tak ważnym jazzowym festiwalu. My jako bluesmeni na jazzowym festiwalu to było dość interesujące, także też fajne przeżycie właśnie. Graliśmy w Przytorsku, graliśmy, przepraszam, to jeszcze pozostałyśmy z zapalenia krztani niedawno przebytego, także będę tak chrząkać i zadręczać Państwa. Nie szkodzi, nie szkodzi, wybaczamy Ci to. Tak, i w różne miejsca dotarliśmy, natomiast nie dotarliśmy za mojej kadencji do Suwałk. A Suwałki Blues Festival to był festiwal, który strasznie mnie fascynował od czasu, kiedy zobaczyłam taki duży, długi reportaż w telewizji na temat tego festiwalu. Odkryłam jakby, czym jest ten festiwal. Zakochałam się absolutnie i od tej pory marzyłam, żeby tam pojechać. No dobrze, a nagrałaś jakąś płytę z Tortillą? Z Tortillą nie nagraliśmy nic, tylko DVD z koncertu live na Torun Blues Meeting, na którym zawsze Tortilla gra jako gospodarz. Ja grałam, miałam tą przyjemność wystąpić z nimi 3 razy, a w zasadzie 4, bo na jubileuszowym koncercie zostałam zaproszona jako gość. Także 4 razy grałam na Torun Blues Meeting. A DVD zostało wydane z koncertu z fantastycznym gościem, Wojtkiem Karolakiem. To jest moje największe muzyczne doświadczenie, wspomnienie, najcenniejsze dla mnie. Godzinny koncert z Wojtkiem Karolakiem, naprawdę mistrzem. To jest coś, czego jestem bardzo dumna, że mogłam tego doświadczyć w moim muzycznym życiu. No i brawo, fantastyczny, ciepły człowiek. Fantastycznie go wspominam. Ta wieść o jego śmierci po prostu przeszyła mnie totalnie i po prostu ciężko mi było jakoś w to uwierzyć, że to... No niestety, wielu muzyków odchodzi, za dużo ich odchodzi. Skończył się czas Tortilli i co było dalej? Dalej był taki rok przerwy w moim życiu, tak naprawdę od takich koncertów. Jakieś tam zdarzały się występy. Możesz być tym, kim tylko chcesz. Możesz spełnić swój każdy sen. Możesz na wyżyny się wznieść, ale pozostań sobą. Ale pozostań. Pozostań sobą. Wiem, co sobie myślisz, gdy słuchasz moich rad.
ale pozostaj sobą. A przez góry nie patrz z góry, a przez góry nie patrz z góry, a przez góry nie patrz z góry, tylko pozostaj sobą. Natomiast dojrzewałam do myśli, że może by coś swojego założyć. Pisałam w tym czasie utwory, póki co do szuflady, ale wiedziałam, że w tej szufladzie nie pamiętam za długo, że w końcu nie wytrzymam i będę musiała coś z nimi zrobić. O tekstach, Marta, jeszcze porozmawiamy. Dobrze. Ja chciałabym usłyszeć jeszcze muzycznie, co się działo po tej przerwie. Roczna przerwa, mówisz, tak? No tak właśnie około, myślę, że to około roku było. Postanowiłam właśnie, pisałam te utwory, komponowałam. Dużo czasu, to był taki w zasadzie fajny czas dla mnie, bo miałam go sporo właśnie na muzykę, na to, żeby tworzyć. To był jedyny taki czas w moim życiu, kiedy mogłam tyle chwil poświęcić na tworzenie. No i nie, to nawet chyba nie był rok, było chyba pół roku, bo 2015 to był koniec mojej współpracy z Tortillą, a w 2016 założyłam w maju mój zespół. Czyli tak naprawdę od bycia w zespole minęło niecałe pół roku. Mm-hmm. Tak, dobra, już teraz to wszystko sobie ułożyłam. Mm-hmm. Tak, no i właśnie przez ten czas komponowałam, pisałam teksty, tworzyłam coś swojego. I w maju zobaczyłam informację o tym, że jest konkurs Suwałki Blues Challenge, znaczy Polish Blues Challenge na Suwałki Blues Festival. I to był taki bodziec. Po prostu poczułam, że to jest informacja dla mnie i że muszę coś z tą informacją zrobić. To są te Suwałki, o których tak marzyłam. I że ja muszę na nich zagrać, muszę po prostu tam zagrać. I w maju właśnie zmontowałam tak na szybko skład. Nagraliśmy. To było totalne szaleństwo, przyznaję. Zrobiliśmy na szybko trzy utwory, bo trzeba było wysłać się trzy utwory, nagrać demo. Tego demo dzisiaj Państwo też posłuchacie, bo załączymy, prawda, do audycji. Dwa utwory z tego demo. Nagraliśmy to po bodajże dwóch próbach, chyba dwóch bądź trzech. Nie pamiętam, czy trzecia próba to już było granie na setkę i nagrywanie. To naprawdę było totalne szaleństwo, ale udało się i dostaliśmy się, mimo że zespół po prostu ledwo się zawiązał i nie mieliśmy żadnego jakby życiorysu, żadnego bio wspólnego, którym mogliśmy się pochwalić. Dostaliśmy fantastyczny kredyt zaufania i dostaliśmy się do finału Polish Blues Challenge, także to był olbrzymi sukces dla nas. No widzisz, marzenia się spełniają, tak? A czy tak, w tym zespole tylko śpiewałaś, czy grałaś też na czymś? Nie grałam, ponieważ nie jestem wirtuozem pianina. Jestem, jakby to powiedzieć, lubię grać, umiem grać, ale nie na tyle dobrze, co fantastyczni pianiści, z którymi miałam okazję współpracować i którzy grają w grubędzie. Nie jestem w stanie zagrać tak dobrych solówek. Aha, rozumiem. Po prostu. Jeszcze przypomnij, jak się nazywał ten zespół. Marta Szewka Group Band to jest zespół właśnie, z którym cały czas współpracuję, który założyłam właśnie w maju 2016 roku. Mój ukochany zespół grający moje utwory, plus na początku nie było ich tak wiele, żeby to były tylko moje utwory. Graliśmy również covery, jakieś standardy bluesowe i fajne numery. No to przedstaw członków tego zespołu. Zespół zaczął swoje istnienie od takiego składu. Paweł Urowski na gitarze basowej, fantastyczny basista. Krzysztof Pawłowski, który jest do dziś w zespole. Gitarzysta, bardzo wszechstronny. Na instrumencie klawiszowym grał wtedy Mikołaj Basiukiewicz.
naprawdę piękne solówki, tak? Muszę to przyznać, że po prostu Mikołaj miał fantastyczny feeling w ogóle, fantastyczne wyczucie. I na perkusji grał Tomasz Koper, też fantastyczne wyczucie bardzo podobało mi się to, że Tomek potrafił grać dynamicznie, potrafił grać cicho, a to nie jest często u perkusistów, żeby umieć grać cicho, a on to naprawdę potrafił i robił to doskonale. I jako wokal wspierający Bartłomiej Szewkę, Bartek i Krzysiu właśnie są jedynymi członkami, którzy są ze mną w zespole do dziś. Czyli ile osób teraz liczy zespół? 6 osób cały czas. Bardzo was dużo, bardzo. Bardzo, bardzo nas dużo, bardzo nas dużo zdecydowanie, ale myślę, że im więcej, tym weselej i tym więcej pomysłów. Pełniej. Więcej pomysłów, a nie kłócicie się? Myślę, że nie, że raczej nie. Pewnie mamy jakieś tam swoje inne zdania na jakiś temat, ale świetnie się dogadujemy. Teraz skład wygląda inaczej. Powiem tylko jeszcze, dlaczego tak duży skład. Ja bardzo chciałam mieć w swoim składzie instrument klawiszowy. To było dla mnie absolutnie jakby podstawa. Jakby nie tylko dlatego, że sama tworzę na pianinie, ale ja po prostu chciałam, żeby było wypełnienie, żeby ta harmonia była mocniej podbita. Że gitara okej, ale jednak ten klawisz był dla mnie bardzo ważny. Także strasznie się cieszę, bo to dużo wnosi do naszego brzmienia. I bardzo chciałam, żeby były dodatkowe wokale. Obecnie oprócz Bartka na dodatkowym wokalu jest również obecny klawiszowiec. Po roku zmienił się właśnie klawiszowiec i od tamtej pory gra z nami Dmitro Poeta, Ukrainiec, fantastycznie czujący bluesa, ponieważ tego bluesa grał od wielu, wielu lat wcześniej z takim blues bandem na Ukrainie. Także bardzo duże doświadczenie w graniu tej muzyki i w ogóle fantastyczny showman, fantastycznie czujący się na scenie. Teraz na perkusji gra Piotrek Jankowski. Piotrek to jest bardzo doświadczony muzyk, który gra przede wszystkim jazz na co dzień, ale to był jeden z założycieli zespołu New Life M, którego wokalistami byli m.in. Mietek Szcześniak czy Natalia Niemen. Obecnie ma kilka swoich projektów jazzowych, m.in. zespół ASAF, taki kwartet jazzowy, fantastycznie grający. Ktoś jeszcze zmienił? Oczywiście basista. Tak, basista nam się też zmienił i od roku gra z nami Konrad Żołnierek. Też świetny basista, muzyk sesyjny i doskonale czujący wszelkie groovy. A groove jednak jest tą podstawą w mojej muzyce, w moich utworach, więc jakby basista jest dla mnie takim sercem zespołu i sercem, filarem tej mojej muzyki, tego utworu. Dobrze, Marta, to teraz chciałabym cię zapytać o to, dlaczego ty masz, czy dlaczego w tych zespołach, w których grałaś, no oprócz Tortilli, tak, ale tych, które ty gdzieś tam tworzyłaś, nadajesz obcojęzyczne nazwy tym zespołom. Dlaczego? Bo mnie to zawsze interesuje, dobra, zawsze pytam, bo nie potrafię, dobra, tego fenomenu zrozumieć i pytam. Powiem tak, nie chciałam nazywać mojego zespołu tylko moim imieniem i nazwiskiem, bo chciałam jakby docenić rolę kolegów, którzy tworzą ze mną zespół, dlatego wiedziałam, że chcę to nazwać jako jakiś band, tak? Jest mnóstwo zespołów, które nazywają się blues band, czy po prostu imię, nazwisko band. I jakoś tak podobała mi się ta forma, bo
pomyślałam, że to będzie takie dość spójne z tym, co gramy. Natomiast, żeby to było jeszcze spójniejsze z tym, co gramy, nazwałam nas Groove Band, ponieważ no, jakby nie ma odpowiednika polskiego dla tego słowa, więc nie miałam w zasadzie wyjścia. Ale ten groove jest, tak jak mówiłam, taką podstawą, to pomyślałam, że to będzie fajna nazwa, bo nie gramy czystego bluesa, więc jakby nie mogłam nazwać nas Blues Band, byłoby to przekłamanie. I tak powstała ta nazwa. Natomiast inne projekty to jest po prostu trio bądź kwartet, nazwany też od mojego imienia i nazwiska. Więc troszkę bym polemizowała, że to taka bardzo obcojęzyczna nazwa. Nie jest tak źle. No dobrze, niech tak będzie. Jakie ty masz muzyczne inspiracje, Marta? Słuchałam bardzo dużo różnej muzyki. Zawsze gdzieś tam od nastoletnich lat towarzyszyła mi tak zwana czarna muzyka. Czyli jakby zaczynałam od fascynacji muzyką R&B. W liceum pojawił się jazz, fascynacja jazzem. To zaszczepił mój matematyk we mnie. Jakoś tak, nie pamiętam jak to się stało, ale pożyczył mi mnóstwo płyt i po prostu zakochałam się w jazzie dzięki niemu. Potem pojawiła się fascynacja też muzyką świata, soulem, ten gospel się gdzieś tam przewijał, ale takie w zasadzie najważniejsze inspiracje dla mnie, to co ma wpływ na to, co ja piszę, to właśnie blues, rhythm and blues i soul. Rhythm and blues ten taki w rozumieniu lat 60. Ten starego typu, nie to R&B właśnie nowoczesne, tylko ten nasz ukochany stary rhythm and blues wychodzący tak pięknie od bluesa. No dobrze, to teraz przejdźmy. Soul, funk, takie przejdźmy do tekstów. Ty pisałaś zawsze teksty piosenek, czy pisałaś wiersze? Pisałam. Jak już zaczęłam pisać piosenki, to już było bardziej z muzyką. Natomiast ja generalnie zawsze byłam pisząca. Zawsze pisałam, no, jak byłam w ogóle dzieciakiem, to pisałam jakieś rymowanki. Mam jakiś cały zeszyt w ogóle takich rymowanek, śmiesznych wierszyków dziecięcych. Potem gdzieś tam w szkole tak jakieś różne epizody w prozy w moim wydaniu. Natomiast właśnie te teksty dopiero już w tym okresie, o którym opowiadałam, gdy zrezygnowałam z bycia w zespole Tortilla, jakoś tak się pojawiły razem z tą muzyką. Zaczęłam po prostu, pojawiały mi się jakieś frazy w głowie, od razu tekst z muzyką i zaczęłam po prostu to gdzieś tam rozwijać, ciągnąć temat i dopisywać. Rzadko mi się zdarza, żeby coś powstało osobno, chociaż mam na przykład teraz taki problem, że mam kompozycję, którą napisałam dawno temu, jeszcze na studiach. Wątpliwości, czy we właściwej epoce urodziłam się? Czy to być może jakiś wehikuł czasu tu przeniósł mnie? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak znalazłam się nie po tej lustra stronie. W rzeczywistości, w której wszystko jest zniekształcone. Wędlik mam w głowie, kto mi odpowie, jak przetrwać? Nawet nie czuję, czy pod stopami mam grunt. Muzyka.
odnaleźć pomiędzy odwróconymi proporcjami wśród tych, którzy z lekkością rzucają ciężkimi słowami, tych, co mają mnóstwo do powiedzenia, a wszystko mieszczą w literach czterech. Mam w głowie, kto mi odpowie, jak
przetrwać teraz i tu. Świat znów fiksuje, nawet nie czuję, czy pod stopami mam krok. Na czasie, gdzieś tam na pierwszym roku i wtedy kompletnie nie pisałam tekstów, bo jakby nie miałam tego w głowie, nie interesowało mnie to, żeby napisać piosenkę. Po prostu komponowałam i śpiewałam sobie po prostu z kapem. I chciałabym teraz zrobić z tego piosenkę i strasznie mi ciężko dobrać słowa pod tą kompozycję, więc widzę, jakie to jest wyzwanie, żeby najpierw powstała na przykład muzyka, a potem tekst. Wydaje mi się, że troszkę łatwiej jest w drugą stronę. Tak, łatwiej, to prawda, łatwiej jest w drugą stronę. Jak piszesz teksty, jak wygląda ten twój proces twórczy, Marta? Jak to wygląda? Powiem tak, czasami, tak jak wspomniałam, pojawi mi się jakaś fraza w głowie i w zasadzie tak jest chyba najczęściej. Pojawia mi się jakaś fraza i myślę sobie, o, to jest dobry temat na piosenkę. Można by było z tego zrobić fajną piosenkę. Czasami jest tak, że wychodzę od takiej trochę zabawy słowem, od jakiegoś powiedzenia nawet i buduję wokół tego cały temat piosenki, całą piosenkę. Natomiast właśnie najczęściej jest tak, że coś mi przyjdzie do głowy, coś, czy to na poważnie, czy może niekoniecznie serio. I postanawiam, że mam taki pomysłowy Dobromir. Na pewno znasz Iwonko, pomysłowego Dobromira. Mam tą kuleczkę pukającą nad moją głową. I znowu jakieś budownictwo się pojawia. O właśnie, to jest moje przeznaczenie. Nie, Marta musi śpiewać. Nie ma tam żadnego budowania, niczego. Chyba, że na stroju na koncertach, to tak, jak najbardziej. To zawsze podkreślam, że po to budownictwo mi było potrzebne, ponieważ muszę zbudować relacje z widzami, z publicznością i zbudować też nastrój. No dobra, ale wracajmy do tekstów. Czy to są osobiste teksty dotyczące ciebie, czy to są raczej obserwacje, czy jakaś wyobraźnia? Jak to wygląda? I obserwacje, i moje przemyślenia, i jakieś tam rzeczy może też dotyczące mnie, ale niekoniecznie wszystko bym tak strasznie do mnie jakby dopisywała, ponieważ już nieraz miałam pytania, czy rzucam talerzami faktycznie. No, ale to wszyscy mają, wiesz, ja też piszę i potem dostaję telefony, czy się rozstałam z mężem, także to jest po prostu bardzo dziwne, jakby ludzie nie rozumieli, że czasami tu działa wyobraźnia, obserwacja, albo zasłyszana historia. Podmiot liryczny, prawda? No właśnie, co chciał ten podmiot liryczny powiedzieć? No dobra. Ja najczęściej właśnie piszę o jakichś takich moich przemyśleniach dotyczących tego, jakichś takich relacji z ludźmi, relacji z samym sobą, czy to właśnie po prostu z rzeczywistością, jak odbieram tą rzeczywistość. Mhm. Ulubiony twój tekst? Ulubiona twoja piosenka? Ja chyba wiem. Tekst mój ulubiony to coś, co jest jeszcze nie wydane, natomiast myślę, że zaprezentujemy to w dzisiejszej audycji, ponieważ postaram się dla Państwa przygotować ten utwór. Utwór nazywa się Wielcy. Jest o ludziach, którzy niekoniecznie mają do siebie dystans, jak sam tytuł mówi. O osobach, które myślą, że po prostu są trochę większe niż może są naprawdę. To ale jest tylko taki utwór bardziej z przymrożeniem, tak. To jest bardzo utwór z przymrożeniem oka, także proszę go tak serio nie. Ale z tych już Ale bardzo lubię ten tekst, jakoś tak mam do tego. Ale z tych już zaśpiewanych, masz jakiś taki, który jest ci bliski, na którym ci zależy? Ostrość widzenia. No tak, wiedziałam, czekałam na ten tytuł. To jest w ogóle moja ulubiona jakby w całości piosenka.
kompozycja plus tekst, natomiast sam tekst to właśnie jakoś tak wielce. To jest w ogóle ostatni tekst, jaki napisałam, więc może też taki najbardziej dopieszczony. Troszkę mu czasu poświęciłam, zmieniałam go, właśnie dopieszczałam. Zresztą ja jestem w ogóle strasznie krytyczna wobec swoich tekstów i wobec tego, co piszę, i nieraz zdarzało mi się poprawiać i nawet na każdym koncercie śpiewać po prostu inaczej ten sam wers, dopóki nie wymyśliłam tej ostatecznej wersji, i myślę, że to, co mam do tej pory, to już zostawię. No i to jest świetny tekst, świetna kompozycja, wiem, znam. O Marcie zaczęło być głośno. Piotr Gwizdała prezentował twoje utwory, Sławek Turkowski również. Wydana płyta jakaś jest? Jest wydana epka póki co cyfrowo. Natomiast czekamy na koncert, który będzie w lutym. Czekamy w ogóle na termin, więc jeszcze nie mogę o nim poinformować, bo jeszcze go nie mam, ale wiem, że w lutym w Radiu Gdańsk odbędzie się nasz koncert, taki właśnie promujący naszą płytę, czyli premierowy koncert, i wtedy będzie też właśnie premiera naszej płyty już w formie fizycznej. A czy ona ma, ma mieć tytuł Złapać ostrość, czy coś pomyliłem? Tak, to jest właśnie to samo. To Złapać ostrość, epka, czyli mini album 5 utworów, których można już posłuchać na platformach cyfrowych typu Spotify, nawet na YouTubie czy na SoundCloudzie, także nie trzeba tam mieć też kont. Natomiast właśnie tak, żeby trzymać ją w ręce, to będzie w lutym, i tego momentu nie mogę się doczekać, ponieważ gdzieś tam jakby nie dociera do mnie, że już wydałam tą płytę, bo w zasadzie mogłabym tak powiedzieć, skoro jest już dostępna. Natomiast ja jestem taka analogowa dziewczyna, ja muszę, znaczy analogowa to nie, bo płytę przecież mamy cyfrową, a nie winy, w sensie mamy CD, ale no jestem taka starej daty dziewczyna, co to jednak musi mieć w ręku tą płytkę, no, ja i też, wtedy będę ja wiedziała, też. Że to jest moja płyta. Ja też, dla mnie żadne cyfrowe, ja tu muszę patrzeć, trzymać tą płytę w rękach i czuć tego muzyka. Proszę Państwa, no to w lutym piszemy do Marty, bo czekamy na wydanie płyty i piszemy, kupujemy płyty, wspieramy polskich muzyków. O czym marzy Marta Szepkę? Żeby mieć zawsze wenę. żeby mnie nigdy wena nie opuściła, żeby to natchnienie zawsze było i inspiracja nigdy się też nie kończyła. I żeby nie powielać żadnych swoich pomysłów, żeby wciąż były te nowe pomysły. To czasami trudne jest, prawda? Tak, bo przyznam szczerze, że ostatnio miałam jakiś pomysł, pisałam jakiś utwór i to tak już kompletnie się Państwu obdarzę z moich przemyśleń i z tego, co miałam w głowie, i załamałam się, bo pomyślałam sobie, że pierwsza fraza brzmi jak z jednej mojej piosenki, a druga fraza brzmi jak z kolejnej mojej piosenki. No ale to tak jest, wiesz, Marta, ja też piszę, więc łapię. Już po mnie. No ja łapię się na tym, że powtórzyłam jakiś wers, jakiegoś wiersza i tutaj z jakiegoś jeszcze innego, no to jest trudne, rzeczywiście. O mamo, jak dobrze, że mi to mówisz, to lepiej mi w takim razie, że skończyłam się już. Ale to, Marta, to mają chyba większość piszących ma ten dylemat i ten problem, że musi rozwiązywać i szukać, wiesz, innych rozwiązań, a inne marzenia. A napisałam dopiero 12 piosenek, więc przydałoby się jeszcze trochę napisać. No, a ty jesteś młoda, całe życie przed tobą, Martusia. To ty jeszcze... Mam nadzieję. Ty jeszcze zawojujesz ten świat, moja droga. Mam nadzieję, dziękuję ci. Inne marzenia, no żeby na pewno grać dużo, żeby Państwo przychodzili na nasze koncerty, chcieli nas słuchać. No po prostu, żeby nie przestawać robić tego, co robię, żeby mi się zawsze chciało, żebym miała motywację. To chyba to jest takie najważniejsze. No i tego ci życzę w imieniu swoim i słuchaczy Radia Ty i Ja. Proszę Państwa, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, pedagog. O właśnie, jeszcze chciałam zapytać, to duża odpowiedzialność być trenerką emisji głosu i śpiewu, prawda? Zdecydowanie. Ja uczę jeszcze tego, mówię, że pedagog, bo uczę też w ogniwku muzycznym, uczę pianina.
Także ja staram się być takim nauczycielem, jakiego ja nie miałam. No staram się, żeby moi uczniowie chcieli, żeby oni chcieli jednak grać na tym pianinie, żeby ich nie zniechęcić. Uczę też teorii muzyki, także takie bardzo fajne muzyczne przedmioty. A jeśli chodzi o bycie trenerem, to tak jak mówisz, to jest bardzo odpowiedzialne i no trzeba mieć dużą wiedzę o tym, jak głos działa i o tym, jak pomóc, żeby nie zrobić nikomu krzywdy. Także tak, to jest no proszę, bardzo odpowiedzialna praca. I kiedy ty znajdujesz czas na to wszystko, powiedz mi? No właśnie, to jest jakby moja, to jest moja praca, to jest moja codzienność, a ta muzyka, to tworzenie, na to właśnie muszę znajdować czas i tego niestety mam za mało i narzekam na to bardzo, ale w ciszy, nie że głośno, tak w ciszy sama przed sobą. Także no mało czasu jest na tworzenie, natomiast dużo czasu na nauczenie, na pracę z innymi. W ognisku pracuję przede wszystkim z dziećmi, chociaż też mam parę osób dorosłych. A jako trener wokalny pracuję i z dziećmi, i z dorosłymi. Chociaż w większości są to właśnie dorośli, którzy pragną poprawić swoją energię i pragną po prostu spełniać się artystycznie w śpiewaniu. I to jest cudowne, że oni powierzają mi ten swój głos, ufają mi i że ja mogę obserwować ich postępy i to, jak się pięknie rozwijają. Strasznie kocham tą pracę. Naprawdę bardzo mi dużo daje satysfakcji. No właśnie, czyli artystyczna dusza Marty, ale nie zapominajmy, że również magister, inżynier budownictwa, moi drodzy. Tak, przyznam, że ta moja techniczność i moja analityczny mój umysł bardzo pomaga w tej pracy. Bardzo, bardzo. Życzę ci, Martusia, wszystkiego dobrego, wielu koncertów, weny nieustającej, żeby naprawdę, żebyś wypłynęła na szerokie wody, no bo niestety, ale gatunek, który uprawiasz i zresztą nie tylko ty, no jest tym gatunkiem niszowym, a ja bym tak sobie życzyła, żeby w wielkich stacjach radiowych Marta Szepkę była obecna i nie tylko Marta Szepkę, bo warci jesteście tego, żeby o was mówić, żeby was słuchać. Moim i państwa gościem była Marta Szepkę. Bardzo dziękuję za te wszystkie życzenia, za te wszystkie miłe słowa. Bardzo, bardzo jest mi miło. Dziękuję ogromnie i jeszcze bałam się, że zapomnę, ale nie zapomniałam, hura. Miałam pozdrowić wszystkich słuchaczy i ciebie, Iwonko, od moich kolegów z zespołu. Także pozdrawiamy. Pozdrawiamy chłopaków, dbajcie tam o Martę, bo jak nie, to my was znajdziemy. Proszę ją nosić na rękach. Wszystkiego dobrego dla całego zespołu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego dla ciebie, Iwonko, i dla wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam serdecznie i ściskam. I wszystkiego dobrego w nowym roku, który się nam właśnie zaczął. Oby był bogaty w piękną muzykę, w piękne chwile i żebyśmy mogli się spotykać na koncertach. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Każdy dzień jest kolejnym metrem drogi. A ta droga życie zwie się. Czy już wiesz, gdzie prowadzą twoje kroki? A może niewyraźny jest twój
to, co minąłeś, nie powtórzy się już. Gdy się zgubisz, ustal cel na nowo. Przecież pana Marta Rzepkę. Ale zanim kilka słów ode mnie o niej, to chciałam powitać Beatkę, chciałam powitać Majkę, są z nami od początku, ale ja nie przerywam rozmowy. No i oczywiście redaktor Turkowski zawsze zadaje niewygodne pytania. Zapytał mnie, czy ja przepytam Martę z Kochanowskiego. Otóż, jak już wiemy, nie przepytałam, ale proszę mi wierzyć, gdyby Marta zdecydowała się zaśpiewać jakiś utwór Kochanowskiego, to pewnie byłaby przepytana. Napisał nam tu jeszcze Koziołek, zaraz odczytamy, poczekajcie minutkę. Pani Marta Rzepkę daje się poznać jako niesamowicie fajna i ciekawa osoba. Cieszę się, że mogłem posłuchać tego wywiadu. Dziękuję, miłe panie. I życzę nam dobrej nocy. Nie uciekajcie jeszcze, moi drodzy, bo jeszcze będzie zapowiedź tego, co za tydzień, oraz opowiem wam minimalnie o człowieku, który spędza mi sen z oczu. A Marta? Rozmawiałam z Martą jeszcze przed audycją i Marta zadała mi pytanie, co ja myślę o jej tekstach. Ja rzadko wypowiadam się o tekstach muzyków, ponieważ nagminne jest popełnianie mnóstwa błędów stylistycznych, gramatycznych i różnego rodzaju innych. Dobrze, że nie ortograficznych, bo jak śpiewają, to nie słychać, ale Marty teksty są doskonałe.
doskonałe pod każdym względem, chociaż z punktu widzenia polonistycznego miesza ten styl wysoki ze stylem niskim, ale w piosence jest to dopuszczalne. Ona jest doskonałym obserwatorem. Ona potrafi z ironicznym dystansem rozmawiać czy śpiewać o tym, co widzi. Za tekst pod tytułem Wielcy, wielkie szapoba. To tak aktualny tekst. Marta Szepkę ma wyczucie słowa. Śpiewa z doskonałą dykcją, potrafi świetnie teksty interpretować i za to ją bardzo, bardzo pokochałam. Ukradłaś mi serce, Marta, po prostu. Nie ma o czym mówić, Marta Szepkę będzie w naszym radio grana. Mam nadzieję, że nie tylko w moich audycjach. I to był wielki zaszczyt dla mnie, że przyjęłaś moje zaproszenie. Bardzo, bardzo Ci za to dziękuję. Za chwilę usłyszymy koncertowego nagrania, o którym mówiła Marta z Karolakiem. No, jakość jest taka, jaka jest. Robiliśmy, co mogliśmy, żeby była lepsza, ale nie uciekajcie, bo jak mówię, będzie zapowiedź i będzie o człowieku, który spędza mi sen z oczu. No to jeszcze raz Marta Szepkę. Angel above, but the touch of your hand traps me instead. But baby, I want to be loved. Crazy about every little thing you do. I invent every show. Kiss you so sweet, honey, I can't believe it. Baby, I want to be loved. Thank you.
Marta przed chwilą do nas napisała: niesamowicie dziękuję za tak piękne słowa na mój temat i za całą audycję. To był wielki zaszczyt być Twoim gościem, Iwono. Pozdrawiam z całego serca Ciebie oraz wszystkich słuchaczy. Marto, to dla nas był zaszczyt gościć Ciebie w Radiu Ty i Ja, gościć Ciebie w mojej audycji. Mam nadzieję, że wszystko, czego Tobie życzyłam, spełni się i obyś, dziewczyno, grała i śpiewała, bo to jest Twoje przeznaczenie. A tej matematyki to naprawdę Ci zazdroszczę, bo ja już teraz wiem, dlaczego nie jestem muzykiem, bo nie lubię matematyki. Moi drodzy, Marta Szewkę, pamiętajcie o niej, zresztą ja Wam nie pozwolę o niej zapomnieć. Za tydzień, 22 stycznia, dla mnie bardzo ważna audycja, o ile się odbędzie, będę wiedziała w połowie tygodnia, podsumujemy ten, no nie cały rok, bo w Radiu Ty i Ja jestem od kwietnia, przypomnimy utwory wszystkich gości audycji Polscy Muzycy. Zaczniemy od Kusem z Bluesem, a skończymy właśnie na Marcie Szewkę. No i będzie trochę nowych nutek, jak zawsze. Być może ta audycja będzie dłuższa niż 2 godziny. A za 2 tygodnie, 29 stycznia, pojawi się człowiek, który spędza mi sen z oczu. Dla mnie to legenda. Taka legenda jak Mirek Krzyżykiewicz, jak Józef Skrzek, jak jeszcze kilku innych. Człowiek, który jest bardem związany z Krainą Łagodności, ale nie tylko. Człowiek związany z ruchem hipisowskim, człowiek, który ma niesamowitą wiedzę, nie tylko muzyczną, ale literacką, który pisze fajne teksty. Człowiek, o którym warto pamiętać i mówić. Moim gościem będzie wtedy Marek Gałązka. Za chwilę, na dobranoc, usłyszycie jego 2 teksty. On zresztą jest zachwycony, zafascynowany Stachurą. No i te teksty będą również obecne. Wszystkim Wam dziękuję za obecność na dzisiejszej audycji. Dziękuję Wam za to, że wysłuchaliście mojej rozmowy z Martą. Dziękuję Wam za to, że polubiliście Martę i dziękuję Wam za to, że piszecie komentarze. Marek Gałązka 29, a 22 podsumujemy moją działalność w radiu Ty i Ja. Dziękuję Wam bardzo. Śpijcie dobrze. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Teatr, mówisz, ciągle opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Życie to zabawa, życie to jest taka gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie tym piękniejsze i straszniejsze jest. Blednie przy nim wszystko, blednie przy nim sama śmierć. Ty i ja, teatr to są dwa, to są dwa. Ty prawdziwej nie uronisz łzy, ty najwyżej w górę wznosisz brwi, lecz nie zaraźliwy jest twój śmiech. Bo ty grasz, ja cały zbudowany jestem z ran. Duszę na ramieniu ciągle mam, lecz gdy śmieję się, to ze mną też cały świat. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz.
Gości będzie dużo, nieodstępna traliera, tańce, alkohole, pewnie hurty będą też. Potem drzwi otwarte, zamkną się, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja, teatr, to są dwa, to są dwa. Prawdziwej nie uronisz łzy, ty najwyżej w górę wznosisz brwi, lecz nie zaraźliwy jest twój śmiech, bo ty góracz. Ja cały zbudowany jestem z ran, duszę na ramieniu ciągle mam, lecz gdy śmieje się, to ze mną też cały świat. Ja poprzez czarne łąki, sunęła przez spalony las, mijała bram zwęglone szczątki, płynęła przez wspomnienia miast. Biała lokomotywa, skąd wzięła się w krainie śmierci ta żywa zjawa i istny cud. Tu pośród pustych, marnych wierszy, tu gdzie już tylko czarny kurz. Biała lokomotywa. Ach czy to jest tak piękny, hojny gest. Kto mi tu przysłał ją, bym się wydostał stąd. Ach, któż, no któż to może być beze mnie, co nie umie żyć. I bym zmartwychwstał, błaga mnie, bym mnie obudził jasny zew białej lokomotywy. Suniemy poprzez czarne łąki, suniemy przez spalony las, mijamy bram zwęglone szczątki, płyniemy przez wspomnienia miast. Z białą lokomotywą, gdzie brzęczą pszczoły, pluszcze rzeka, gdzie słońca blaski, cienie drzew. Do tej, co na mnie w życiu czeka, do życia znowu nieś mnie, nieś. Biała lokomotywo. Ach czy to jest tak piękny, hojny gest. Kto mi tu przysłał ją, bym się wydostał. Dziękuję, Beatko, dziękuję, Majeczko. To była przyjemność być z wami. No któż to może być beze mnie, co nie umie żyć. I bym zmartwychwstał, błaga mnie, bym mnie obudził jasny zew białej lokomotywy.
Tak, Iwonko, Marta Szewczkę jest od cudowna. Od 30 lat wytrwale gramy dla ratowania życia wszystkich Polaków. 3 miliony wolontariuszy grało i gra dla nas na całym świecie.